sakramencie. Dziękujemy Ci, że znowu nas tutaj zebrałaś przy sobie. Za to, że dajesz nam czas, chęci, siły. Wzywasz nas do siebie. Chcę, Panie, abyś posłał teraz do nas swojego ducha, by nas pouczył, aby pozwolił nam zrozumieć Twoją wolę, by dał siłę, aby pójść za nim. Niech Twój, Panie, Duch Święty nas prowadzi. Cztery.
Naucz mnie, Panie, być dobrym i łagodnym we wszystkim, co mnie w życiu spotka. Kiedy czuję się rozczarowany, kiedy dotyka mnie czyjaś bezmyślność, kiedy boli mnie nieszczerość, zwłaszcza tych, którym zaufałem, lub rani niewierność tych, na których liczyłem. Pozwól mi nie myśleć o sobie, ale troszczyć się o szczęście innych, nie pokazując własnego smutku i bólu, lecz znosząc cierpliwie zadane mi cierpienia. Naucz mnie czerpać duchowe korzyści z cierpień, jakie mnie w życiu spotykają. Spraw, abym dzięki nim stał się bardziej łagodnym, mniej hardy, mniej rozgoryczony, abym stał się bardziej cierpliwy, a mniej rozdrażniony. Abym stał się bardziej skory do przebaczenia, mniej małostkowy, wyniosły i pyszny. Kiedy się miotam w swoich rozterkach, pozwól mi często powtarzać, jak bardzo Cię kocham. Pragnę przeżywać moje życie w perspektywie nadprzyrodzonej, wypełniać je dobrem i ze wszystkich sił dążyć do świętości. Który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu. Dwadzieścia sześć.
przyszedłeś, aby nas zbawić. Wielbimy Cię, Panie, błogosławimy za to wszystko, czego nas uczysz. Prosimy Cię, dodaj nam siłę do tego, abyśmy w swoim życiu szukali postawy służby. Abyśmy nie szukali swojej chwały, abyśmy nie szukali tego, żeby nas chwalono. Abyśmy służyli. Dodaj nam, Panie, swego ducha, dodaj nam siły, dodaj nam wiary do tego, abyśmy codziennie przyjmowali postawę służby. Ty powiedziałeś, nie przyszedłem, aby mi służono, lecz aby służyć. Dodaj nam, Panie, swego ducha i ucz nas każdego dnia tej postawy. Proszę Cię, Panie, o umocnienie mojej wiary. Proszę Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie. Proszę Cię, Panie, za osoby żyjące w związkach niesakramentalnych o wolę i siły do zmiany tej sytuacji zgodnie z Twoją wolą.
proszę Cię, Panie. Prosimy Cię, Panie, rozgrzej ducha ewangelizacji, zwłaszcza z parafią Synagogą. Prosimy Cię, Panie. Dziękuję Ci, Panie, za grupę Nazaret, za to, że poświęcają swój wolny czas, aby z nami tutaj być i upiększają naszą modlitwę. Dziękuję Ci, Panie. Dziękuję Ci, Panie. Za więźniów, za ludzi przebywających w zakładach karnych, ażeby nie stracili nadziei, żeby wrócili do normalnego życia. Ciebie prosimy. Nie umieram, to mnie zawsze stało.
wielki postęp, czy szczególny czas, przynajmniej nasze serca, to jest też taki czas, w którym powinniśmy szczególną troską otoczyć tych, którzy są z dala od Pana Boga. Więc teraz prośmy wszystkich, którzy odeszli, którzy zgrzeszyli, którzy są daleko od Kościoła, prośmy ich w Bożym miłosierdziu, mówiąc prawdę o Bożym miłosierdziu. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święci imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, wnętrze po boskim miłatem, ukrzyżowany Marii Bożego, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych, wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny, świętych odsuwanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmłodszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Naszego i grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze Przedwieczny, ofiarujemy Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzech nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas. Grzechy nasze i całego świata. Miej miłosierdzie
na przebłaganie za grzechy nasze całego świata. Miej miłosierdzie dla nas i 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 całego świata.
Kiedy się modlisz, bądź jak góra, nieruchomo osadzona w ciszy. Jej myśli zakorzenione są w wieczności. Nie rób niczego. Siedź, bądź, a poznasz owoce płynące z modlitwy. Jego łodyga jak kręgosłup, zawsze jest prosta. Bądź otwarty, gotowy przyjąć wszystko bez lęku, a nie zabraknie ci światła w drodze. Kiedy się modlisz, bądź jak ocean, w tej głębi zawsze nieporuszony. Jego fale przypływają i odpływają. Bądź spokojny w swym wnętrzu, a złe myśli same odejdą. Kiedy się modlisz, pamiętaj o oddechu. Dzięki niemu człowiek stał się istotą żyjącą. Od Boga pochodzi i do Boga wraca. Zjednocz słowo modlitwy ze strumieniem życia, a nic od dawcy życia cię nie odłączy. Jak ptak śpiewający, bez wytchnienia przed obliczem Stwórcy. Jego pieśń wznosi się jak dym kadzidła. Niech Twoja modlitwa będzie jak kruchanie gołębia, a nie poddasz się nigdy zniechęceniu. Kiedy się modlisz, bądź jak Abraham, składający syna w ofierze. Był to znak, że gotów jest oddać wszystko. I ty pozostaw wszystko. A w opuszczeniu Bóg napełni cię swoją obecnością. Kiedy się modlisz, to Jezus modli się w Tobie do Ojca w Duchu. Jesteś niesiony żarem Jego miłości. Bądź jak rzeka służąca każdemu, a przyjdzie czas, że przeniesiesz się w miłość. Każda góra uczy sensu wieczności. Każdy kwiat, gdy więdnie, uczy sensu przemijania. Ocean uczy pokoju wśród przeciwności. A miłość uczy zawsze miłości. Jest światło.
świadomi tego, że z każdego słowa będziemy kiedyś się rozliczeni. Odczuć Panie także nasze serca, jeśli jest w nich jakiś gniew, jakaś uraza, i to wszystko Panie zniknie, zabierz od nas. Niech nas Panie ogarnie Twój Święty Duch. Czuwam, Maryjo Królowo.
Tobie, Panie. Dzień dobry.